Czy lubisz dostawać nagrody? Pewnie tak. Nagrody są w końcu miłe i przyjemne. I dlatego lubią je też nasze dzieci. Ale okazuje się, że nagrody, podobnie jak kary, nie zawsze są najlepszymi sprzymierzeńcami w wychowaniu. Dlaczego? O tym już za chwilę w rozmowie o wychowaniu bez nagród i kar. Zapraszam. Cześć i dzień dobry. Nazywam się Jarek Kania i witam cię serdecznie w 35 odcinku podcastu Ojcowska Strona Mocy a czwartym w serii, w której przybliżam filozofię i podejścia wychowawcze. Po wychowaniu wspierającym rodzicielstwie bliskości i rodzicielstwie raj, dziś nadszedł czas na wychowanie bez nagród i kar. I gdy tylko określiłem sobie temat tego odcinka, wiedziałem, że najlepszą osobą, która może o tym opowiedzieć, jest Małgorzata Musiał. Autorka książki, dobra relacja, skrzynka z narzędziami współczesnej rodziny. Pedagog, mediator, mentor i matka trójki dzieci, która od wielu lat prowadzi warsztaty dla rodziców, nauczycieli. I ku mojej radości Gosia zgodziła się na tę rozmowę, a dodatkowo przygotowała dla słuchaczy mały prezent, więc zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy do końca. Natomiast współautorami tego odcinka są także czytelnicy bloga, którzy na fanpage'u zadali swoje pytania. Za co każdemu serdecznie dziękuję i myślę, że jeszcze kiedyś spróbujemy tej metody, bo na niektóre pytania zwyczajnie sam bym nie wpadł. Transkrypcję odcinka oraz linki do miejsc, książek, które się dziś pojawił, znajdziesz na ojcowska strona mocy.pl Ukośnik 035. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Gosiu! Cześć! Niedawno zakończyły się mistrzostwa lekkoatletyczne, i tam sportowcy przywożą z nich medale. I medale są nagrodami. I z drugiej strony są sportowcy, którzy niekoniecznie grają fair, i wtedy komisja antydopingowa ich łapie i daje im kary. Mm. I dzięki temu wszyscy mogą jakoś ze sobą konkurować. Ci, którzy jadą po zwycięstwo, motywują się medalami, czyli nagrodami, a ci, którzy grają nie fair. No, są wywaleni z zawodów. W związku z tym, czy, no, czy rzeczywiście kary i nagrody, bo będziemy o tym za chwilę rozmawiać, są, są takie złe? O, bardzo nie lubię uogólnień typu: co jest złe, albo co jest dobre. E, wolę się przyglądać temu tak szeroko i patrzeć, czy to wspiera. Czy to jest pomocne, czy to pomaga się rozwijać? A jak zacząłeś tak z grubej rury o sporcie i rywalizacji sportowej, no to to jest w ogóle wątek na oddzielny podcast. Czy ta rywalizacja rzeczywiście służy? Bo jest wielu ludzi, naukowców, badaczy, którzy mówią, że może niekoniecznie jest tak, że rywalizacja jest tym. Ostatnio czytałam książkę Gerald Hutter, nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam to nazwisko. Który pisał o tym, że w rywalizacji owszem, wchodzimy na jakiś poziom doskonalenia, ale tylko w obrębie tego, co już zaczęliśmy. Nie powstaje nic nowego, my tylko doskonalimy, szlifujemy tę samą czynność, nie powstaje raczej nowa jakość. I to było dla mnie też bardzo odkrywcze. Więc y, trudno powiedzieć, czy to jest złe, czy dobre. Natomiast myślę, że warto spojrzeć szerzej, czemu to służy, jakie moje potrzeby zaspokaja, czy sprawia, że mogę wykorzystywać cały swój potencjał, rozwijać go, wnosić coś do świata i tak dalej i tak dalej. A tutaj kary i nagrody w tym przykładzie, który podałeś, mają jakoś okiełznać zachowanie ludzi w tej konkretnej sytuacji, ale to nie znaczy, że to się przekłada na inne dziedziny. Bo ja na przykład też sobie biegam bardzo amatorsko, i mam tutaj wisi u mnie taka mała kolekcyjka medali. I one są jakąś taką nagrodą bardzo lekką, i, i fajnie mi się po nie ubiega. I tak jak bo czytałem twoją książkę, właśnie: Dobra relacja, tam był też rozdział właśnie o karach. To prawda nie jestem już dzieckiem, ale jednak one mnie tak jakoś wewnętrznie, znaczy wewnętrznie, zewnętrznie motywują, że a fajnie, pobiegnę sobie jeszcze jeden medal i dzięki temu jednak się ruszam. I często pojawia się taki argument. Z którym się spotkałem, że właśnie nie motywujmy dzieci nagrodami zewnętrznymi, tylko spróbujmy w nich wyrobić tę motywację wewnętrzną. Czyli, że ja jestem zmotywowany tym, że coś dostanę, to czy to mnie nie wspiera, czy jednak dzięki temu się nie rozwijam? No, jeżeli chodzi o motywację, to też jest temat szeroki. Bo to wiesz, myślę sobie, jak masz ten medal i patrzysz na niego, to widzisz, że to jest dowód na Twój wysiłek, który tam włożyłeś, pokonywanie jakichś może. Trudności, zniechęceń, i to jest tylko kawałek blachy, żelaza, która ma wartość sentymentalną, ale prawdopodobnie nie była głównym powodem, dla którego to robiłeś. To jest ukoronowanie pewne. Mhm. I to jest inna sytuacja niż ta, w której robimy coś tylko po to, żeby dostać tę rzecz, tę nagrodę. Bo w momencie, kiedy wizja nagrody nam znika sprzed oczu, no to już nie chce nam się tego robić. Więc jest pytanie, czy rzeczywiście wykorzystując nagrody w wychowaniu, chodzi nam o to, żeby wypuścić, tak brzydko mówiąc, w świat ludzi, którzy chcą coś robić wtedy, kiedy dostaną nagrodę, ale nie będą tego robić z innych pobudek. I z tą motywacją wewnętrzną jest tak, że ona jest pewnym uproszczeniem. Mi się strasznie podoba koncepcja Susan Fowler. Jestem pod wrażeniem jej książki, dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co w takim razie działa. I ona mówi tam o tym, że w tej książce, że to nie tyle, że nie ma czegoś takiego jak brak motywacji, tylko jest jej nieodpowiedni rodzaj. I możemy mieć taki rodzaj motywacji, który będzie nas skłaniał do podjęcia jakiegoś działania, ale jednocześnie nie będziemy. Działać z dobrą energią, nie będziemy wnosić czegoś wartościowego do świata, nie będziemy rozwijać swojego potencjału, nie będziemy się czuć w tym dobrze. I bardzo często nagrody i kary są związane z taką motywacją, która niestety tego wszystkiego nie zapewnia. Ja tak dość przewrotnie zacząłem to pytanie od, od ludzi dorosłych, właśnie dlatego że jest to podcast dla, dla rodziców i tak naprawdę zajmujemy się trochę w dużej mierze dziećmi. Natomiast zadałem mu siebie pytanie na fanpage'u właśnie o wychowanie bez nagród i kar. I tam pojawiły się takie argumenty, który jeden z nich przytoczę, że, wychowa że nagrody i kary służą do tego, żeby nas przygotować do życia w dorosłości, kiedy te nagrody i kary będziemy dotrzymywać. Więc zanim jeszcze byśmy ten temat rozwinęli, to może zejdźmy na sam, na sam dół. Czym tak naprawdę są nagrody i kary? Bo tu jest, wydaje mi się to jest często mylone, jest kwestia nagrody, kary i tego magicznego słowa konsekwencji. Czy mogłabyś powiedzieć, czym to tak naprawdę się różni od siebie? Wszystko zależy od intencji dorosłych. To znaczy, rzeczywiście, w takiej najprostszej definicji, konsekwencja to jest to, co bez udziału osób trzecich pojawia się w wyniku podjęcia jakiegoś działania. Czyli, no, tak jak mówię też w swojej książce, jeżeli przewrócę szklankę z mlekiem, to to mleko się rozleje szklanka może się zbić i to jest konsekwencja. Nie jest konsekwencją już odmawianie mi w związku z tym napoju, niepozwalanie mi wchodzenia do kuchni itd., itd. To już nie jest konsekwencja. To jest coś, co ktoś chce mi narzucić, żebym odczuła nieprzyjemne skutki, nieprzyjemne efekty i następnym razem zadziałała inaczej. Ale to nie jest konsekwencja, to jest kara tak naprawdę. Czasami rodzice się wykładają na tym, bo zastanawiają się, czy coś jest jeszcze konsekwencją, czy to już jest kara. Niektóre, Ta niektóre... granica chyba jest coś cienka. Dlatego ja uważam, że ona się rozbija o to, co jest w moim sercu. Ja jako rodzic podejmuję jakąś decyzję i co mi przyświeca. Czy ja chcę, żeby dziecko się wreszcie czegoś nauczyło? Czy chcę, żeby ono wreszcie zrozumiało? Na przykład, kiedy ono pożycza moje rzeczy i ich nie oddaje, to chcę mu trochę dopiec, żeby, no, żeby po prostu się otrząsnęło. Czy jest tak, że słuchaj, nie chcę ci pożyczać rzeczy, i zrobiłabym to samo w stosunku do kogokolwiek innego, dorosłego, kogoś, kogo szanuję, kogo lubię, kto jest dla mnie ważny, bo chcę te rzeczy mieć, wiedzieć, gdzie one są i móc po niej sięgnąć. To są dwie różne intencje: albo chcę komuś dopiec, albo chcę się zatroszczyć o siebie. I ja uważam, że to rozdziela karę od konsekwencji najmocniej, więc czasami nie widać tego gołym okiem i nie może ci ktoś z zewnątrz powiedzieć, czy to jest kara, czy konsekwencja. Tylko ty sam wiesz, co ci towarzyszy w głowie, w sercu, kiedy reagujesz jakoś na, na sytuację z udziałem twojego dziecka. Ale to chyba jest takie troszkę, tak teraz myślę niebezpieczny podział, że zależy od intencji, bo mogę sobie powiedzieć, ok, teraz idę dać dziecku. Klapsa, złoić mm. je, bo jednak mam intencje takie, chcę dla niego dobrze, chcę, żeby ono wyrosło na człowieka i na przykład nie robiło więcej już złych rzeczy. Na przykład nie wrzucało, nie wiem, sąsiadowi w okno, w szybę, na przykład kamieniami. Tak. Więc idę mu dawać klapsa. Przemoc stosuję w dobrej intencji. Tak. Tak, masz rację. Zatem w takim razie ja lubię sobie robić test dorosłego. Bardzo. Mhm. Czy w analogicznej sytuacji, gdyby jakieś działanie podjęła osoba dorosła, to też bym zareagowała tak samo? I to mi się zazwyczaj sprawdza, bo okazuje się, że nigdy bym nie podniosła ręki na nikogo dorosłego. Oczywiście, no chyba że w obronie własnej znowu, nie? No ale z dziećmi tego zazwyczaj nie, nie mamy. Więc mówiąc o intencji, nie tyle chodzi mi o to. Że ja działam w dobrej wierze, bo myślę, że większość rodziców to robi, ale że w mojej intencji zawiera się też zrozumienie dla dziecka i chęć współpracy z dzieckiem, a nie tylko przeforsowywania czegoś dla jego dobra, że w mojej intencji zakłada się, wiesz, takie poczucie, że to moje dziecko działa najlepiej, jak potrafi i. Ja swoją rolę widzę i to, co chcę zrobić, ma jemu pomóc tu i teraz, a nie ma mieć nawet jakieś działanie wychowawcze, nie, że ma wyprowadzić no. go na człowieka, tylko tu i teraz, co ja mogę zrobić, żeby mu pomóc sobie pomóc. No, taką mam definicję. Ale rzeczywiście jest tak, że, że możemy mieć w sercu różnie. Dlatego ja też zachęcam rodziców na warsztatach, żeby oni sprawdzali, jeżeli intencja to nie jest to słowo. To jakie mają nastawienie do dziecka w momencie, kiedy, kiedy podejmują jakieś działanie? I to może już się lepiej sprawdzać. No bo jeżeli idę wymierzyć komuś klapsa, to raczej nie mam dobrego nastawienia względem tego człowieka tu i teraz, nie? Mm -hmm. No tylko to, tak, wydaje mi się dość łatwo się, tak jak teraz sobie rozmawiamy, mówić. Natomiast kiedy emocje nas opanowują dość gwałtowne, no to czasami zapominamy o tym, żeby zachować jakiś spokój. I tak, myślę teraz nad jakimś przykładem o, na przykład ostatnio taką sytuację my nawet mieliśmy. Chcemy wyjść na urodzinki, nie dla nas, dla dzieci, mhm. po to, żeby one wyszły. I odwieczna tyrada domowa, posprzątajcie pokój przed wyjściem. Po to, żeby jak wrócimy, a wrócimy wieczorem, żeby nie było znowu tego, że zmęczone jesteście i nie możecie posprzątać spokój. No i oczywiście z nizernym skutkiem na początku to się udaje. To, no i w końcu dochodzimy do takiej ściany, że ostatecznym argumentem jest niestety: słuchajcie, jak nie posprzątacie, to nie idziemy. To w tym momencie jest grożenie karą. No bo, tak. Bo to nie jest konsekwencja. Konsekwencją no jest bałagan i to, że się nie da przejść przez spokój na przykład, albo czegoś nie można znaleźć. Czy my doprowadzamy jako rodzice do, do tej sytuacji, jakąś naszym brakiem umiejętności komunikacji, czy też może nawet brakiem umiejętności wychowawczych, do takiej sytuacji, że dzieci tylko ten język rozumieją? Czy jednak rzeczywiście na przykład są takie etapy u dziecka, że ono potrzebuje takiej formy zastraszania? Nie wiem, aż to ciężko tak brzmi, nawet takiej, takiej, takiej formy komunikacji. Wiesz, co nie wierzę w to, ani że są takie etapy, ani że są takie dzieci. Ja wiem, że jest taka potoczna opinia, że są dzieci, na które kary i nagrody działają i są dzieci, mhm. na które to nie działa. Ale oprócz tego, że coś działa, to ja lubię się przyglądać, co to znaczy. Bo wiesz, gdybym ja ci powiedziała, że jeśli nie będziesz. Chodził przez cały rok w kaloszach po podwórku, no to będziesz miał potrącaną pensję albo wymierzane wieczorne baciki, no to pewnie byś to robił. Mhm. Tylko pytanie, czemu to służy? Po co to mi? Po co to tobie? I co to znaczy, że działa ta kara czy nagroda? Więc tak naprawdę wszyscy ludzie. Są bardzo mocno zmotywowani do podtrzymywania relacji z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi, z którymi są związani, czyli dzieci z rodzicami, rodzice z dziećmi, partnerzy między sobą, przyjaciele itd., itd. I to jest bardzo silny bodziec do tego, żeby zachowywać się w sposób harmonijny i taki, który będzie cieszył drugą osobę. Więc jeżeli my tego nie robimy, to znaczy, że mamy konkretny powód, jeśli ja jako rodzic nie chcę zobaczyć, jaki ma konkretny powód moje dziecko, że nie robi tego, co ja chcę, chociaż wszystkie dzieci pragną robić to, co zadowala ich rodziców. Pragną widzieć, że rodzice są z nich dumni, są zadowoleni. Więc jeżeli moje dziecko tego nie robi, to znaczy, że ma inny, bardzo ważny powód w tym momencie, żeby nie zrobić tego, co ja chcę. I teraz ja mogę. Zastanowić się, jakich narzędzi użyć, żeby dziecko do tego skłonić, żeby ono to zrobiło, albo mogę zatrzymać się, zastanowić, dlaczego mi tak na tym zależy, o co ja się chcę zatroszczyć i dlaczego mojemu dziecku tak bardzo na tym nie zależy. I to są dla mnie pytania kluczowe. Nie pytanie, nie jaka konsekwencja, kiedy dziecko nie chce tego zrobić, po jakie narzędzie mam sięgnąć, tylko dlaczego coś jest dla mnie ważne i dlaczego dla mojego dziecka jest ważne zupełnie coś innego. To tu mamy nową drogę i zupełnie nową jakość. Może być tak, że ja, i często się tak dzieje, że jak ja rozumiem, o co chodzi moim dzieciom, to jestem bardziej otwarta na to, żeby odłożyć swoje na chwilę, zmienić formę, poszukać nowego rozwiązania. Czasami wiem, o co chodzi moim dzieciom, i dalej mówię: OK, ale ja i tak chcę, żeby było dzisiaj tak, jak jest dobrze dla mnie, jak ja, żeby było tak, żeby ja dostała to, czego ja potrzebuję. Ale już zupełnie dynamika sytuacji się zmienia, bo to nie jest sięganie po coraz mocniejsze narzędzia, żebyś ty zrobił to, co ja chcę, tylko my możemy siebie lepiej poznać i zrozumieć. Czy to zakłada tak naprawdę pracę z obu stron, a być może nawet o wiele większą pracę ze strony rodzica. Zawsze większą ze strony rodzica, zawsze większą, dlatego że to jest niesymetryczna relacja, nie? I. Ja, jako dorosły, mam więcej narzędzi i możliwości do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje, żeby powściągnąć swoje emocje, żeby wrócić do równowagi, żeby dać empatię dziecku, sobie, żeby poszukać rozwiązań. Ja mam zawsze więcej narzędzi. I takie oczekiwanie, że, nie wiem, 10 lat, na przykład, będę dzieci. Wspierać i w końcu one mi odpłacą tym, czyli na przykład kiedy już będą nastolatkami, to w końcu wreszcie będziemy mniej więcej na tym samym poziomie i ten bilans będzie po dwóch stronach porówno, to jest nierealne oczekiwanie, bo to jest cały czas, ja myślę, że do dorosłości to jest tak, że, no, że my wkładamy tam więcej, a otrzymujemy w innej walucie. Mhm. Ale Ty pytałeś o coś innego, bo Ty pytałeś o to, jak to się dzieje w emocjach. Tak, o to, kiedy jesteśmy właśnie tacy pobudzeni, no i jak wtedy sobie z tym, z tym poradzić, jak to zrobić, żeby, żeby tej kary nie stosować. To jest w ogóle temat rzeka. Zatrzymywanie się, powściąganie swoich odruchowych reakcji, schematycznych jakichś zachowań, to jest ogromna umiejętność i ja bym bardzo chciała, żeby rodzice... Pamiętali jak najczęściej o tym, że to, że nie wychodzi i że to się nie udaje, to jest powszechne i nie jest, nawet nie chcę powiedzieć, czy to jest złe, czy jest dobre. Po prostu tak jest. Dotyka nas wszystkich, nie? Czy jesteśmy specjalistami, którzy siedzą, piszą książki o nagrodach i karach i w ogóle wydaje się, że wszystko o tym wiedzą? Czy jesteśmy rodzicami, którzy dopiero są zafascynowani mhm. tym i chcieliby, stawiają pierwsze kroki w tym rodzicielstwie i chcieliby być jak najbliżej swoich dzieci? To te momenty, w których nie idziemy drogą, którą byśmy chcieli, są powszechne. I to jest dla mnie strasznie ważne, żeby, żeby się rodzice nie biczowali tym, że nie udaje się to po prostu. Ale z drugiej strony, na szczęście, dzieci nam dostarczają tysiące okazji, żebyśmy próbowali i próbowali na nowo. I jednym z moich ulubionych narzędzi do tego, żeby ćwiczyć, się właśnie w nieuleganiu takim odruchowym reakcjom, że nie mam ten impuls i że nie pójdę za nim, poczekam. Jest ćwiczenie uważności. To jest trochę teraz modne, ale może niekoniecznie dla wszystkich I, i ja przez długi czas się przed tym opierałam, jakoś natomiast teraz widzę, że bardzo dużo mi to daje w kwestii takiego świadomego decydowania, czy pójdę za impulsem i się wydrę, jak mam ochotę się wydrzeć, albo zagrożę czymś. Czy poczekam, aż mi to minie, wrócę do równowagi i wtedy spróbujemy to rozwiązać z innego poziomu. Może jest tak, że się spieszymy i wychodzimy, i nie ma, ja nie mam czasu czekać, aż mi to minie, ale to może w takim razie też nic się nie stanie, jak tym razem tego nie zrobimy, jak to nie będzie sprzątnięte. I jak wrócimy wieczorem, rozsuniemy te rzeczy nogą na tyle, żeby można było dojść do łóżka i w jakieś strategiczne miejsca. A jutro, jak wstaniemy wypoczęci, będziemy mieli dużo czasu i będziemy w innych humorach, to sobie ułożymy, pogadamy i ułożymy plan, co robimy następnym razem. I dlaczego te dzieci tego nie chcą robić? Bo może ja stwierdzę, że rzeczywiście moje oczekiwanie jest niepotrzebne. Może tak być. Ale może też tak nie być. Natomiast łatwiej mi będzie podjąć świadomą decyzję, jak, jak nie będę się spieszyć patrzeć na zegarek i nie będę miała tego oddechu, takiej presji czasu i powinności z tyłu. Czy takim najprostszym ćwiczeniem uważnościowym jest wzięcie pięciu głębokich oddechów? Nie, nie sądzę. Wiesz, to w ogóle ćwiczenie uważności w momencie, kiedy mamy nie, emocje pod pokrywką, to nie jest dobry moment. Ćwiczenie uważności jest sensowne i, i, wiesz, i skuteczne wtedy, kiedy ja to sobie ćwiczę, na przykład teraz, kiedy z tobą rozmawiam, albo nawet nie kiedy rozmawiam, bo muszę się wtedy skupić na tym, co gadam, ale kiedy sobie siedzę. Piję herbatę i z, y, po kolei skupiam swoją uwagę na tych rzeczach, na które ja wybieram. Jak to jest siedzieć na kanapie, jak pachnie ta herbata, jak ona smakuje, okay. co się dzieje w moim ciele, jak się czuję teraz. Przychodzą jakieś myśli, może wiesz, może głębią mi się myśli o tym, co mam zrobić, y, jaką mam jeszcze listę zadań do zrobienia albo co już się dzisiaj wydarzyło. Ale ja spokojnie staram się przekierowywać swoją uwagę dalej na to, co się dzieje tu i teraz, jak sobie siedzę na tej kanapie i piję tą herbatę. I to jest takie ćwiczenie mięśnia uwagi, że to ja decyduję, gdzie moja uwaga pójdzie, a nie ona bezwładnie gdzieś tam się przelewa z brzegu na brzeg. No ale do tego muszę mieć warunki, muszę mieć spokój i czas. To też nie chodzi o półtora godzinną medytację przy herbacie. Ale złapanie, wiesz, dwóch, trzech minut rano, dwóch, trzech minut w ciągu dnia i dwóch, trzech minut wieczorem. Coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Słyszałam sobie na przykład, słyszałam o takiej medytacji uważności, którą możemy wdrażać, stojąc na światłach w korku. Co ty robisz na światłach w korku? Słucha się radia, słucha się podcastów. Coś cały czas leci w tle. Mm -hmm. Nie ma czasu. Się, właśnie chciałem... Y taką ostatnio rozmawiałem, że nawet 15 sekund jesteśmy w stanie zagospodarować w czekaniu na przykład na, do lekarza w kolejkę, czy właśnie na światłach, tylko nie w samochodzie, tylko stojąc na przejściu dla pieszych, albo czekając na windę. 15 sekund nie jesteśmy w stanie wytrzymać w jakimś tam spokoju, czy też nie chcemy Ty. i wyciągamy z kieszeni telefon, no po oczywiście. to, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Więc nie wiem, czy ta treningi uważności stały się takie właśnie popularne ze względu jako odpowiedź na, na nasze wejście mocne w technologię. Natomiast wracając do tego co powiedziałaś, no w samochodzie, kiedy się stoi w korku, no u mnie cały czas zawsze coś leci, jak rzadko kiedy jeżdżę sama, a jak jeżdżę z dziećmi, no to przeważnie jakieś tam to, dysputy prowadzi. To są dzieci. <laughs> tak, a jest to taki moment, nie wiem ile to trwa nawet, bo jak stoję na światłach, to wydaje mi się, że wieczność, ale pewnie to trwa minutę, może dwie, w którym mogę właśnie sobie zrobić szybki skan co się dzieje u mnie w ciele. Odciąć mm. się od tego, co, co się dzieje na zewnątrz, nie gonić myślami. Ja mam cały czas telefon, więc na pewno jestem w tym, że trzeba wysłać SMS, bo wiesz, mam takie poczucie, że jestem w centrum świata i zarządzam tym światem. Nie? Tak. Tu muszę coś zorganizować, tutaj jeszcze coś załatwić, tu coś, więc jak mam światła, to dyktuję SMS-y na przykład. Ciągle jestem gdzieś indziej. Mam półtorej minuty na to, żeby się zatrzymać i zrobić sobie taką sesję. Trochę się odprężyć, trochę zyskać więcej. Przestrzeni też dla siebie takiego spokoju, że jak coś mnie spotka, jeśli chodzi o dzieci, to będę mogła zareagować z większą cierpliwością. A jak jestem w ciągle w takim pobudzeniu, ciągle bombardowana tymi bodźcami, no to te dzieci to mi jeszcze dokładają, o, jeszcze, jeszcze ta z tymi swoimi problemami jakimiś. Jakby nie mogła sprzątnąć po prostu, nie? Ileż można powtarzać? Ile można powtarzać, ile można prosić, ciągle to samo. Tak, tak, więc to jest jedno z takich, jedna z takich rzeczy, które ja jako pierwsze polecam i bardzo lubię, żeby zacząć od siebie w tym sensie, właśnie jak bierzemy pod uwagę tą nierównowagę w relacji, że naprawdę potrzeba, żebym ja umiała zagospodarować siebie po to, żeby pomóc dzieciom się zagospodarować. Czyli jeżeli ja mam tą umiejętność, Powrotu do równowagi i myślenia racjonalnego w trudnej sytuacji, to ja ją podam dzieciom. No to jest banalne, nie? I oczywiste. To ja trochę zarażę nią dzieci w danym momencie, nawet nie chodzi o długofalowo. Tylko tu i teraz, jak ja jestem spokojna i opanowana, nie, nie opanowana, ja jestem naprawdę spokojna i w równowadze, to mam ogromne szanse, że sprzedam to moim dzieciom, że one się tym zarażą ode mnie, że one to przejmą. No ale jeżeli ja sama jestem spięta, to wiadomo, że to tylko zadziała jak takie samonapędzające się jakieś proroctwo, koło, nie wiem co. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś wcześniej o tym, że, że tak naprawdę wszyscy rodzice no nie jesteśmy tymi idealnymi maszynkami, bo to jest taka trochę smutna wiadomość. Ale bardzo optymistyczna, bo, bo każdy z nas jakoś tam kuleje, każdy z nas robi błędy, i, i, i jest to na tyle optymistyczne, że możemy po prostu, okej, okay, coś zrobiłem źle i iść do przodu. Wspomniałaś też o narzędziach, że mamy jakieś tam narzędzia jako dorośli, ale co jeśli, nie wiem, czy tu statystykę teraz z głowy wymyślam, ale większość z nas była wychowana jednak przy użyciu kar i nagród, mniejszych bądź większych, bo sam chyba koncept wychowania bez kary i nagród jest dość nowy. To jeśli ktoś chce wejść na przykład na taką drogę, okej, okay, nie chcę, przekonałem się, że kary i nagrody nie są całe takim najlepszym rozwiązaniem, no to jak przestać to robić, skoro te wzorce mamy? Nie mamy tych narzędzi, znaczy znamy inne narzędzia. W jaki sposób można zacząć? Wiesz, co naprawdę jest bardzo ważne, żeby nie mówić sobie tylko, dobra, od jutra nie stosuję kary i nagród, hmm. tylko żeby sobie konkretnie powiedzieć, co będę robić. Bo mózg nie, nie lubi takiej próżni i nie lubi takich deklaracji, nie będę, bo wtedy mm -hmm. nie wie, co ma zrobić w zamian. Więc jeżeli ja chcę sobie wdrożyć taki model, to po pierwsze słonię się po kawałku, więc zaczynam od jakichś małych <śm> kroczków i nie rzucam się na wielkie sytuacje, że ja teraz tu zareaguję po prostu jak mistrz zen i nic mnie nie wzruszy, tylko sobie mówię, że w jakiejś tam sytuacji dam sobie czas na podjęcie decyzji. Na przykład, jak wejdę do dziecięcego pokoju o 23, no mój ulubiony przykład w ogóle na, zawsze i wszędzie, i zobaczę, że tam wszystko jest w nieładzie i będę miała ochotę spakować te zabawki, położyć je na szafę i powiedzieć, nie umiecie o nie dbać, to ich nie będziecie mieli, to obiecuję sobie, albo nawet nie obiecuję sobie, tylko podejmuję decyzję. Jak wejdę i to zobaczę, to wezmę wdech i wyjdę. I poczekam, aż mi to przejdzie, aż przejdzie mi ta ochota, aż będę gotowa rozmawiać z dziećmi i usłyszeć, co mają mi do powiedzenia, a nie tylko pytać je retorycznie i wkurzać się, że mają czelność odpowiadać. Można przyjść z workiem na śmieci, to wtedy działa, zaczynają od razu sprzątać. Jeżeli wiedzą, co się za tym kryje, bo myślę, że wiele dzieci by spojrzało ze znakami zapytania w oczach na rodzica, ale tak, nie, że nie chodzi o to, żeby od razu taką wersję deluxe wdrożyć. Od jutra sobie mhm. zainstaluję i już zawsze tak będę. Tylko małymi krokami zrobię to i to. Zawsze reaguję tak i tak. To zareaguję odrobinę inaczej. Ale ja potrzebuję mieć plan, co zrobię, a nie tylko czego nie zrobię. Okay. Nie potrzebuję planu, nie będę się wydzierać, tylko potrzebuję plan, mi? powiem to albo nic nie powiem, odwrócę się i wyjdę. Bo my potrzebujemy gotowych instrukcji, co zrobić w momencie, kiedy się robi gorąco, a kiedy się robi gorąco, to nasz mózg łapie się najprostszych, najbardziej sprawdzonych, wydeptanych takich nie sposobów. Mm -hmm. Nie ma czasu analizować, co by można było zrobić inaczej. Jak na gorąco działa się szybko, więc tym bardziej może być pomocne porozwieszanie sobie gdzieś kartek. Ja miałam taki etap całkiem zresztą niedawno, że, że było mi jakoś trudno słuchać różnych tam komunikatów ze strony dzieci, i wyryłam sobie w głowie. Zastanawiałam się, czy nie powiesić tego na lodówce, ale w końcu wystarczyło mi wyryć sobie w, głowę, w głowie. Jak nie wiesz, co zrobić, daj empatię. I za każdym razem, kiedy widziałam, że słucham dzieci i narasta mi zniecierpliwienie, już chcę im przerwać i zakończyć, to wyświetlał mi się taki neon. Nie wiesz, co zrobić, daj empatię. I od razu w ogóle wiesz. Jakby napięcie mi całe nie znikało, ale już byłam w domu w tym sensie, że o, to dobra, wiem co zrobić. I od razu się przełączałam. Aha, bo ty chciałaś. A, bo ty jesteś sfrustrowana. A, bo dla ciebie było ważne. To był czas, który pomagał mi ochłonąć dziecku, ochłonąć i znaleźć się na innej ścieżce do szukania rozwiązania. To nie chodzi o to, nie, że ja spuszczam głowę i nic nie robię. Tylko chodzi o to, że ja zmieniam jakąś taką energię, którą mam w sobie, która jest między mną a dzieckiem. I kieruję tą sytuację na bardziej spokojne tory, takie, w których mogę podejmować świadome decyzje, a nie takie, wiesz, że zareaguję pochopnie i potem siedzę i się czuję, ojej, no po co się tak wydarłam, czemu to zrobiłam, bez sensu. Ale z drugiej strony mogą przyjść też czasami wyrzuty, kurczę, odpuszczam i to słynne, wejdą mi na głowę albo ym, rozpuszczę je. I, I tu chciałbym wrócić w tym momencie do, pod te drzwi z powrotem. O tej 23, przy których już byliśmy. Wycofaliśmy się, uspokoiliśmy się. No i teraz chcemy wejść, żeby porozmawiać. To jak zacząć taką rozmowę? Co chcemy taką rozmowę przekazać może w ten sposób? O 23 położyć się do łóżka, wstać rano i pomyśleć o co mi chodzi. I dopiero jak odkryję o co mi chodzi, to pójść do dzieci. Czyli dlaczego mnie to wkurza, że o 23 tam jest nieład? Co mi się dzieje? Wiesz, różne rzeczy tam mogą być. Może być to, że myślę sobie, no dzieci mnie nie szanują w ogóle. Robią Może mi na być... złość. Robią mi na złość, nikt się w tym domu ze mną nie liczy, ja chodzę, tam. Słucham? Nie dbają o swoje rzeczy. Nie dbają o swoje rzeczy, nie chlują, wychowam. Wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I to są takie myśli, które mi się uruchamiają natychmiast, popychają mnie w jakieś takie dziwne rejony, których nie rozumiem. A jak się z tym prześpię i pomyślę, o co mi chodzi, ja bardzo potrzebuję też e, przegadać to z kimś. Nie kimś, kto mi będzie mówił, no to masz to swoje rodzicielstwo. Bez kar i nagród. Proszę bardzo. Nie, potrzebuję kogoś, kto mnie posłucha. I ci ciężko jest, co? Bo powiesz im, żeby sprzątnęli, to oni to zrobią, a widzisz, że to tak nie działa i masz wątpliwości. Tego potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł przypatrzeć się, co się dzieje w tej sytuacji w ogóle. I dopiero jak ja zyskam taki spokój dla siebie... U mnie to było, no bo oczywiście to nie jest przykład, który ja sobie wziąłam z książek, tylko z życia, więc u mnie to było to, że no kurde, no słuchajcie, 23 to już naprawdę chcę leżeć, nie, wcinać chipsy i oglądać filmy, a nie jakieś, tu, że jeszcze muszę przychodzić i zaganiać do łóżek i, i jeszcze trzeba by było trochę ogarnąć, bo to był czas wędrówek nocnych, więc to nie była kwestia estetyki, tylko bezpieczeństwa, że w nocy jak ktoś chodzi, no to może. Może sobie zrobić krzywdę. Mhm. E, więc to była taka potrzeba, żeby było łatwo po prostu i żeby ja mogła już odpoczywać. Więc jak ja wiem o co mi chodzi, to idę do dzieci z tym, na spokojnie i mówię: im, Wczoraj o 23 mieliśmy taką i taką sytuację. Ja chcę do niej wrócić bardzo, bo nie chcę, żeby ona dzisiaj się powtórzyła. Czy możemy gadać? No i to jest pierwsza, pierwsza próba dla rodzica, czy jest otwarty, co nie. Ale to jest bo, ważna rzecz, bo, bo powiedziałaś nie na gorąco, tylko dzień później. Tak. No, ale co może rodzic tutaj. usłyszeć, kiedy, kiedy pyta, czy możemy o tym pogadać? No weź, mama. Na przykład. No nie. No i co? Więc to jest pierwszy bardzo fajny sprawdzian, czy ja rzeczywiście mam otwartość na to, co jest po drugiej stronie. Dobra, czyli teraz robicie coś innego. Kiedy możemy pogadać? No i jutro. często. Dobra, no, no jutro, jutro to akurat już będzie tak, że dzisiaj nas wieczór czeka. Ja bym chciała przed dzisiejszym wieczorem to ustalić. Znajdzie się taki czas dzisiaj? Ja mam wrażenie, że my często dopisujemy sobie jakieś takie złe intencje, niecne zamiary naszym dzieciom, że jak one tylko będą mogły, to się będą w ogóle wymigiwać cały czas, nie? I wyślizgiwać. Ja nie mam jakiegoś potężnego worka takich doświadczeń. Mam taki, takie doświadczenie, że jak ja traktuję dzieci poważnie, to bardzo dużo dostaję tego też z ich strony. Oczywiście, że tam jest pełno i takich, że uciekają i zatykają uszy i nie chcą słuchać, ale to też jest informacja dla mnie, nie? Co tam się dzieje, że, że dzieci zatykają uszy, ile ja tam nawijam. No i kiedy mam tą zgodę, że my gadamy, to zaczynam od tego, żeby usłyszeć, jak one widziały tą sytuację, bo to jest dla mnie jedyna okazja, żeby się dowiedzieć czegoś. Jak to jest dla nich, jak one sobie o 23 się w najlepsze bawią, a nie wiedzą przecież, że jest 23, i nagle wpada matka i ma jakieś pretensje, że tu jest niesprzątnięte, i dlaczego one nie leżą w łóżkach. No, i dowiaduję się, że, że to jest do bani po prostu, <laughs> że przerywam, że truję, że męczę. W ogóle, dlaczego one nie mogą chodzić spać o tej, o której chcą? Ja bardzo lubię i bardzo polecam to, żeby tego słuchać i nie oceniać tylko, żeby naprawdę dać dzieciom powiedzieć i traktować to poważnie. Czyli wy się wkurzacie, bo ja przychodzę w czasie najlepszej zabawy kiedy wy macie najlepszy taki flow ze sobą, świetne pomysły, a ja mówię, że trzeba kończyć i jeszcze sprzątać. No tak, bo my byśmy chciały same decydować, kiedy idziemy spać i tak dalej, i tak dalej. Więc słucham tego wszystkiego bez oceniania, bez naprostowywania, no ale słuchajcie, no nie może być tak, że o 23 to wy jeszcze się bawicie i jeszcze mówicie, że nie wiecie, kiedy pójdziecie spać. To nie jest czas na to. To jest czas, żebyś, żebym ja posłuchała i żeby one widziały, że jej ja je traktuję poważnie. I kiedy to się zakończy, to mówię krótko, że dla mnie 23 to jest godzina, w której ja chcę już odpoczywać. Nie chcę przychodzić nikogo układać do spania, nikogo zaganić do łóżka. Co możemy z tym zrobić? Jedną z form zaproszenia do, do znajdowania rozwiązań może być: znajdźmy trzy pomysły, które będą dobre dla was i dla mnie. Trzy pomysły. Mm -hmm. No, i często te pierwsze pomysły to mogą być: my się bawimy, ile chcemy, i ty nie przychodzisz. Okej, okay. to jest jakiś pomysł. Wygląda na to, że on jest dobry dla Was, ale nie jest dobry dla <śm> mnie. <śm> Szukamy dalej, mamy jeden, jeszcze dwa. To jest naprawdę taka strategia, która, wiesz, traktuje dzieci poważnie, daje im autonomię, wpływ, mają poczucie, że są zaproszone naprawdę do tego, żeby. Kształtować te sytuacje, a nie tylko są poddawane jakimś naciskom ze strony rodzica. A ponieważ są ludźmi, no ludzie nie lubią nacisków, buntują się na naciski. Więc im więcej tego nacisku, tym więcej też przeciw nacisku jest, nie? To bym tak zaryzykował takie stwierdzenie, nie wiem, czy ono jest w jakiś sposób udowodnione, czy też w literaturze, czy w badaniach, że to tak naprawdę zakłada dużo więcej pracy od rodzica na miejscu, tu i teraz, niż takie szybkie. Postawienie kropki i zakazu, bądź też nakazu, ale wydaje mi się, że ono pozytywnie wpływa na to, że później, kiedy dziecko będzie starsze lub też dorosłe, o tej roboty z naszej strony może być troszkę mniej, bo dziecko jednak będzie potrafiło podejmować samemu decyzję. Będzie umiało szukać rozwiązań, bo będzie miało w tym wprawę, ale też będzie miało poczucie, że jest traktowane poważnie i że nie musi w tych sytuacjach ugrywać czegoś. Nie, że on, to nie jest okazja na to, żeby pokazać, że ja tu rządzę i moje zdanie się liczy, tylko to jest sytuacja konfliktowa, mieliśmy już takich dużo i wiem, że zawsze znajdujemy jakieś rozwiązanie. Mhm. Że dzieci mają to przekonanie. Natomiast co do tego pierwszego stwierdzenia Twojego, że często może być szybciej tu i teraz, to może być, ale nie musi, bo są dzieci, które rzeczywiście dają się tak zastraszać. Wchodzą w to, bo jest dla nich naprawdę ważne, żeby rodzic był zadowolony i są w stanie odłożyć jakieś swoje pragnienia tylko po to, żeby rodzicowi się przypodobać. Ale są też takie dzieci, które absolutnie jak im rzucisz ręka widzę, to one chętnie ją podniosą i patrząc ci w oczy, będą się z Tobą wspierać. Więc czas, który byś poświęcił na szybką mediację, szukanie rozwiązań. Możesz stracić na przepychanki z własnym dzieckiem, nie? I kończy się to zupełnie innym smakiem. Można mieć gorycz, albo mieć, można mieć to poczucie takiej, takiego słodkiego zwycięstwa po obu stronach. Dogadaliśmy się, znaleźliśmy rozwiązania, albo takie poczucie o matko ja jestem do Bani, a moje dziecko jest jeszcze bardziej do Bani, albo odwrotnie. Bardzo mi się podoba ten ideał taki, że uczymy dzieci podejmowania decyzji i tej autonomii i, i szukania rozwiązań. I nawet jeśli my w domu takie praktyki stosujemy i rzeczywiście decydujemy się na taki styl wychowania i poważnego traktowania dzieci, no to jest jeszcze świat dookoła. Jest na przykład przedszkole, jest szkoła, są babcie, dziadkowie, którzy jednak Stosują tę metodę kary i nagrody jako, jako kij, marchewka, bądź jako posturalną metodę wpływania na dziecko i, i codziennego jego wychowania. Jak sobie z tym poradzić? No bo nie zmienimy na przykład dziadków, nie zmienimy szkoły, nie mm -hmm. ma takiej możliwości na przykład, a tam na przykład jest jawnie taka metoda stosowana i uważana za, za dobrą, ponieważ zawsze tak było. Wiesz, co mi bardzo pomaga świadomość, że jakkolwiek nie jesteśmy my, rodzice naszych dzieci, Jedynymi ludźmi, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w ich życiu i czego one doświadczają, to jednak jesteśmy osobami o największym wpływie. W tym sensie, że te relacje, które my mamy z naszymi dziećmi, odcisną się trochę jak matryca na nich i dadzą im taki wzorzec, nie że one będą się spodziewały, jak powinna wyglądać relacja, będą miały pewne oczekiwania wobec relacji. Czyli jeżeli od nas dostaną Dużo uważności, szacunku dla ich zdania i takiego modelu, w którym próbujemy szukać rozwiązań, to one to poniosą w świat i będą chciały, żeby inni ludzie też tak je traktowali. Czyli jeżeli potem będą już starsze i będą miały większy wpływ na wybieranie tych różnych relacji, to jest szansa, że będą ucinać te, które nie będą w takim modelu się poruszały. Chodzi mi o to, że, że jeżeli Będą wchodziły w różne relacje przyjacielskie i związki, i będą tam poddawane manipulacjom, karom i nagrodom i jakimś takim formom nacisku. To jest szansa, nie ma gwarancji, ale jest szansa, że będą gotowe powiedzieć temu: nie, słuchaj, ja tak nie chcę. W ogóle nie chcę w taki sposób budować te tej relacji. Więc mam ogromny wpływ ja jako rodzic na to. O wiele większy niż szkoła, babcia i dziadek, i to jest dla mnie pocieszające o tyle, że na to, co ja robię w relacji z moim dzieckiem, to mam 100% wpływu, a nie mam, tak jak powiedziałeś, nie mam za bardzo wpływu na to, co się dzieje między moimi dziećmi a dziadkami, między moimi dziećmi a szkołą. I ja mam takie doświadczenie, że kiedy moje dzieci idą w świat i tam zeznają smaku, kar i nagród, bo przecież nie biegnę przed nimi mnie, nie, nie usuwam tego wszystkiego spod nóg. To wracają i ze świętym oburzeniem mi o tym opowiadają, że ktoś i je ukarał. Słuchaj, trener nam powiedział, że jak coś tam nie zrobimy, to coś tam. I to, co ja robię, to po prostu słucham mhm. tego świętego oburzenia. I mówię, aha, bo ty byś chciała, żeby było inaczej, bo ty się na to nie zgadzasz, bo ty uważasz, że to jest niesprawiedliwe. I co chcesz z tym zrobić? I czasami mówią, nic, będę tam dalej chodzić, a będę się wkurzać na trenera. A czasami mówią, nie chcę już tam chodzić. Nie chcę tego robić. Babcie, które czy dziadkowie, którzy obsypują pochwałami dziecko, zdarza się, i słyszę to często od rodziców, że dzieci unikają tego, że są zmęczone tym, że wcale im się to nie podoba, że dziadek czy babcia tak robią. I jeżeli dziadkowie nie są na to uważni, oczywiście oni to robią zawsze w dobrej wierze. Ja nie mam wątpliwości, że tak jest że to jest ich sposób wyrażania miłości. Natomiast chodzi mi o to, że dzieci mają swój pewien filtr do przesiewania potem, nie, że im się te rzeczy nie podobają, że są oburzone, że ktoś w taki sposób się zachowuje albo są zniechęcone, nie chcą tego, nie podoba im się to, ale one potrafią z tym żyć, umieją sobie z tym poradzić. A no, wtedy, nie kiedy... wiem, czy to jest instrukcja dla rodziców, nie, co mają zrobić. Znaczy, wydaje mi się, że jest, jest bardzo fajnie optymistycznie wyjaśnione, jednak to, że my jako rodzice mamy ten największy wpływ, a na to, co my z nimi robimy... Stuprocentowy, przy czym to też zakłada to, że my jednak z tymi dziećmi chcemy wejść w tę współpracę, a nie zwalamy na przykład wychowania na szkołę. Co czasami się też może zdarzyć, ale my jednak jesteśmy odpowiedzialni za to, w jaki sposób no, z dziećmi budujemy te relacje, do czego je przygotowujemy. A skoro jesteśmy przy szkole, to tu mam jeszcze takie jedno pytanie, które pojawiło się na tym wpisie w fanpage'u i to sobie je przeczytam. Czy rodzinna wyprawa na lody na koniec roku szkolnego to nagroda? To ja wrócę do swojej pierwotnej definicji. Co towarzyszy rodzicowi, który organizuje taką wyprawę? Wiesz, nawet nie trzeba tego powiedzieć, tylko wystarczy, że ja mam taki zamiar. Czy to jest tak, że podoba mi się Twoje świadectwo, zasłużyłeś na lody? Czy to jest tak, że chodźcie, idziemy świętować to, że jest koniec roku szkolnego, że za nami 10 miesięcy pracy? Może czasami jakichś wyrzeczeń, może czasami łez, i teraz mamy odpoczynek, i to jest naprawdę okazja do tego, żeby się cieszyć i świętować, i idziemy. W takim ujęciu, to wszystko, co chcemy fajnego robić z dziećmi, moim zdaniem rozbija się o te intencje. Czy to jest tak, że my idziemy świętować, czy to jest tak, że ja Cię nagradzam? Z takim wiesz, założeniem, że w następnym roku liczę na to, że będziesz pracował tak samo albo i lepiej, może nagroda będzie lepsza, zobaczymy. Czy to jest po prostu czysta radość z takiego momentu w życiu, który, który nadszedł? My na przykład mamy, pewnie nie my jedyni, myślę, że patrząc na frekwencję w lodziarniach, przynajmniej tutaj u nas w Gdyni, to jest to dość powszechna tradycja zabierania właśnie dzieci na zakończenie roku szkolnego na lody. I to u nas jest raczej w formie tradycji. Myślę, że dziewczyny nawet jakby przyniosły chyba dwoje na świadectwach, to i tak by oczekiwały tego, że na te lody pójdziemy. Więc nie, nie traktują tego w formie nagrody. Teraz mi się jeszcze taki temat odnośnie szkoły y, przypomniał. Świadectwo z PASKiem. Jest to pewna forma, 4,75, niektóre dzieci walczą, niektóre nie walczą o to, bo mają to powiedzmy dobrze im o to idzie. Jest to pewna forma wyróżnienia uczniów z grona pozostałych przez to, że mają lepszą średnią. I tu też są bardzo różne opinie na ten temat. Są nawet szkoły, gdzie słyszałem, że są w ogóle wywieszane nazwiska uczniów ze średnimi mm. powyżej 5. Tylko to już taki w takich starszych klasach, typu licea, gimnazjum już nie ma, to w liceach. To akurat na przykład takie wywieszanie, to mi się nie do końca podoba. Jest to taki wyścig trochę szczurów dla mnie, taki początek. Natomiast paski, no byłem wychowany z paskami. Jest to dla mnie powiedzmy naturalne, ale z takiego pedagogicznego, psychologicznego punktu widzenia, że te paski rzeczywiście mają jakieś większe uzasadnienie? Nie wiem. Znaczy, no na pewno ktoś, kto je wymyślił, to ma jakiś argument, że... Że to jest dobre, ale jeżeli chodzi o to, co one robią dzieciom, to moim zdaniem więcej zabierają niż dają. Też trzeba się przyjrzeć, albo nie wiem, czy trzeba, ale warto się przyjrzeć, przyjrzeć temu, w jaki sposób zdobywane są paski. Nie liczy się twoja pasja i Twoje mhm. autentyczne zainteresowanie, tylko liczy się to, że wyrobisz pewną normę w ściśle określonych granicach. To będzie okupione większym lub mniejszym wysiłkiem i Cała twoja motywacja jest skupiona na zdobyciu tej nagrody, tego paska. Co za tym idzie? Po co dzieci zdobywają paski? No bo wtedy dorośli są zadowoleni. Dzieci same dla siebie nie potrzebują pasków, tylko dorośli wtedy są zadowoleni, gratulują im, uśmiechają się. Są dumni. Są dumni. Niestety, w niektórych rodzinach to, to może być też jedyny powód do tego, żeby czuć się kochanym jedyny moment. Po to jest ta cała praca, ale czy ona ma jakikolwiek związek z tym, co dziecko fascynuje, że ono się uczyło czegoś, co je wzbogaciło, że to jest coś, co rozpala jego oczy, powoduje błysk w jego oczach, sprawia, że to dziecko chce pogłębiać tą wiedzę, siedzi, szuka w różnych źródłach? No, zazwyczaj nie. Wiesz na pewno bardzo dobrze, że w szkole główne pytanie dzieci brzmi: czy to jest na ocenę? Tak. No, to nie ma nic wspólnego z pasją i z zaangażowaniem. Dzisiaj miałam taką rozmowę ze swoją córką, która jest, no już trochę wyżej w szkole podstawowej, nie na tym pierwszym etapie, i skarżyła się bardzo na to, że musi się uczyć rzeczy, które jej się w ogóle w ogóle nie rozumie. Po co ma się uczyć Rozbioru logicznego zdania, w ogóle bez sensu. Cały czas mówi, czy jak ja pójdę do banku, to będę musiała mówić, czy umiem. Ja walczyłem podmiotu, w zeszłym tygodniu, tygodniu z obocznościami, z tematami obocznościowymi. Walczyłem <laughs> właśnie. właśnie. <laughs> Bardzo się na to uskarża i powiedziała mi właśnie, że przecież prawdziwa nauka to jest wtedy, kiedy mnie coś pasjonuje i ja chcę, bo mi się coś pojawi w głowie i ja chcę się o tym dowiedzieć. To ja wtedy się najwięcej uczę. No, ale to wiesz, to możemy w ogóle zacząć cały jakiś taki. Dyskurs na e, temat cykl. sensu edukacji. Tak, tak, podcastów. Więc tylko, mm. tylko tyle ch, y, chciałam. Znaczy taki smutny wniosek, taki trochę płynie z tego pytania i twojej odpowiedzi, że to trochę przygotowuje do takiego no, smutnego życia dorosłego, czyli takiego zawod zawodowej pogoni, właśnie za jakimiś certyfikatami, wyróżnieniami i premiami że nieważna jest pasja, nieważne jest zainteresowanie, tylko wyrobienie jakiejś normy. I to już nieważne, czy to jest praca fizyczna, czy praca w korporacji, ale właśnie przygotowanie takiego człowieka. I często podziwiamy ludzi, czy to w mediach społecznościowych, gazetach, czy tak jakoś w duchu, którzy w jakiś sposób wyrywali się i żyją z pasją. Nie wiem, zauważ, że często pojawiają się, rzucili pracę w korporacji, żeby poddać się, oddać tak. się u spełnianiu swojej pasji. Mm -hmm. Czyli być może my jesteśmy jakoś tam tłamszeni tymi karami i nagrodami cały czas, a wewnętrznie chcielibyśmy się im urwać. Zrobiliśmy też takie kółeczko, bo gdzieś tam na początku się pojawiło, że kary i nagrody przygotowują do prawdziwego życia. I ja mam straszny bunt na to stwierdzenie, bo myślę sobie, że jest taki wycinek życia, w którym rzeczywiście kary i nagrody dominują. Tu się często pojawia ten argument, że w społeczeństwie przecież nie jest możliwe życie bez kary i nagród. Mhm. To na razie odłóżmy, chociaż chętnie bym jeszcze chwilę też przy tym spędziła. Ale tak jak powiedziałeś, jest tak, że są różne życia. Naprawdę są różne życia, i my, jako dorośli, mamy już większy wpływ na to, jakie wybierzemy: że możemy wybrać taki styl życia, w którym te kary i nagrody i naciski zewnętrzne nie będą jakąś siłą dominującą, że możemy wybrać właśnie taki styl i takich ludzi, i otaczać się takimi ludźmi. Dla których co innego jest ważne. To jest jakiś taki model, który rzeczywiście nam się trochę zeszczepia w szkole, i potem trzeba mieć, myślę, sporo odwagi, żeby spróbować inaczej. My z całą rodziną od kilku lat jeździmy na taki festiwal w wakacje, który zrzesza, no, ściąga ludzi żyjących bardzo nieszablonowo, którzy pracują, podróżując po świecie, edukują domowo są tacy. wolni. Nie wiem, czy wolni, ale inni od tego modelu, który mamy na co dzień, czyli nie? nauka, studia i potem praca od siódmej do tam siedemnastej, czy od którejś. Taki model dwa razy w roku jakieś wakacje i generalnie wszystko jest pod linijkę poukładane. Więc ci ludzie, których tam spotykamy, pokazują, że to nie jest jedyne. Ja wiesz, ja nie chcę deprecjonować tego modelu, bo myślę sobie, że może być tak, że ktoś to wybiera i dla niego to jest dobre. Jest bezpieczne, przewidywalne. Ale ja lubię mieć poczucie, że są inne drogi i ja mogę wybrać, a nie jest mi coś narzucone, że tylko w taki sposób. Że jeżeli po maturze nie zrobisz studiów i na studiach nie znajdziesz sobie męża i za chwilę nie założysz rodziny, no to już coś w ogóle jest nie tak w Twoim życiu. Że te modele są różne bardzo. I rzeczywiście odejście od kar i nagród, moim zdaniem, oprócz tego, że pomaga budować relacje, to pomaga bardzo człowiekowi poznawać siebie samego, bo kiedy. Ja nie działam ze strachu przed karą albo z taką obietnicą nagrody, to ja mogę lepiej poznawać swoją motywację, to co się we mnie dzieje, dlaczego ja chcę zrobić to, co chcę zrobić. Mam większą samoświadomość, a mogę teraz powiedzieć trochę o tym społeczeństwie. Jasne, jak najbardziej. Wiesz, bo to jest taki sztandarowy argument, a moim zdaniem on jest nieprawdziwy z różnych powodów. Pierwszy powód jest taki, że relacje w rodzinie to nie są relacje społeczne. I tego nie wolno absolutnie przekładać, bo relacje w rodzinie opierają się na więzi i na miłości, i nikt nie musi ustanawiać prawa w rodzinie, żebyśmy my chcieli dla siebie robić dobre rzeczy. I to nie jest jakiś nowy wynalazek, tylko my zostaliśmy przez naturę, przez Boga nie wiem, jak tam każdy sobie to opowiada wyposażeni do tego, żeby wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Ale jesteśmy w stanie wchodzić w relacje w grupie kilkudziesięcioosobowej, a społeczeństwa są większe. Ja nie jestem w stanie tworzyć relacji, mieszkam w dwustu tysięcznym mieście, nie jestem w stanie tworzyć relacji opartych na więzi ze wszystkimi mieszkańcami, no w którymś momencie to się rozcieńcza i oni mi się stają obojętni trochę. Mhm nie jestem w stanie też wszystkich ich uwzględniać przy swoich wyborach, więc być może tak jest, być może tak jest, że to prawo jest potrzebne, w sensie wiesz, że może nie ma innego wyjścia, żeby rzeczywiście to życie w tej naszej społeczności, w tym naszym mieście funkcjonowało inaczej niż w oparciu o pewne prawa, że trzeba robić to i trzeba robić tamto, bo jeśli nie, to spotka nas kara. Ale tutaj trochę się też słabość takiego podejścia objawia, no bo zobacz, ja na warsztatach lubię rodzicom zadawać pytanie: ilu z nich dostało mandat za złamanie jakichś przepisów kodeksu drogowego? Podnosi się kilka rąk, i potem zadaję pytanie: ilu z nich mimo wszystko złamało ten przepis kolejny raz? Mhm. No i podnosi się nie tyle samo rąk, oczywiście, ale cały czas są te osoby tam, które zrobiły to kolejny raz, więc. Gdyby kary i nagrody były takie super skuteczne, to każdy z nas sobie po jednym mandacie, ja mam chyba dwa czy trzy na koncie akurat. Bo czasami podejmujemy decyzję, wiem, że grozi mi kara, mogę dostać ten mandat, ale na przykład myślę sobie, dobra, wolę dostać tam 100 zł i ileś tam punktów, ale naprawdę muszę pocisnąć, bo coś tam ważnego jest. I jest pusta droga, i jest ciemno, więc wydaje jest późno, nie ma takiego natężenia ruchu. Wydaje mi się, że jest to w miarę bezpieczne, ale zrobię to, nie? Więc trochę tak jest, że, że to nasze prawo nie jest doskonałe, i ostatnia rzecz, która mi się tutaj wyświetla, to też to, że są różne systemy, nie tylko na świecie, ale też w Polsce, które odchodzą od takiej tradycyjnej koncepcji winny, kara, sąd, ofiara, pokrzywdzony, ale próbują spojrzeć na sytuację trudną, konfliktową między ludźmi. Jako na taką sytuację, w której nie chodzi o to, żeby znaleźć winnego i włożyć, wlepić mu karę, tylko żeby spróbować zrobić przestrzeń ludziom, którzy są w konflikcie, żeby oni się mogli dogadać między sobą, żeby nie tylko dać karę temu, kto coś zrobił. To się tak ładnie nazywa, że on jest autorem jakiejś krzywdy autorem jakiegoś wydarzenia, które było trudne. Żeby nie tylko dać mu, znaczy w ogóle, żeby mu nie dawać kary, tylko żeby on mógł zobaczyć tą osobę, którą to jego działanie skrzywdziło, było trudne, i żeby mógł ją zrozumieć, żeby mógł usłyszeć o tej krzywdzie, ale nie na zasadzie, nie? że zrzuci się to na niego, zobacz, co mi zrobiłeś, jak ja przez ciebie cierpię, tylko żeby oni oboje mogli się usłyszeć. Podjąłem takie działanie, ono ciebie zraniło, ja to zrobiłem dlatego i dlatego i też chcę, żebyś to usłyszała, usłyszał i. I zrozumiał, chodzi mi o takie podejście, które nazywa się kręgami naprawczymi, podejście mediacyjne. Więc to też nie jest tak, że jedyny, jedyny sposób na załatwianie takich spraw to dać sprawę do sądu i ustalić, kto jest winny. Bo to nie, wcale nie przysłuża się społeczności. Służy społeczności to, że my próbujemy podtrzymywać nasze relacje i rozumieć siebie i widzieć siebie nawzajem wtedy, kiedy, kiedy robimy również te trudne rzeczy i coś trudnego się między nami dzieje. Bo jestem mediatorką i kręgi naprawcze mnie bardzo fascynują, więc ilekroć mam okazję w tym uczestniczyć, to jestem niesamowicie poruszona, co się dzieje między ludźmi, kiedy im się stworzy przestrzeń do dialogu. Zamiast przy pomocy kar i nagród cały czas ich nie podsycać do takiej walki, rozgadałam się. Ale słucha się ciebie naprawdę, naprawdę przyjemnie. Także dziękuję ci za te rozmowy. Mija już prawie godzinka, także, ale słuchać się to widzę. naprawdę. Naprawdę jestem zachwycony tym, co mówisz i pomimo tego, że przeczytałem książkę, jestem nawet dość świeżo po lekturze, to jednak to wszystko, co mówisz, trafia do mnie na nowo. Także nie wiem, może uda nam się kiedyś jeszcze na jakąś rozmowę, rozmowę umówić, jeśli będziesz miała taką ochotę. A póki co, tak na koniec już, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie cię można znaleźć i gdyby ktoś chciał na przykład na warsztaty do ciebie trafić, to gdzie szukać, jak cię znaleźć? Ostatnio najłatwiej mnie znaleźć w internecie, bo trochę mało jeżdżę, a trochę dużo robię w sieci, więc można mnie znaleźć na blogu. Dobra relacja można posłuchać podcastu. Dobra relacja można mnie znaleźć w książce. Dobra relacja <laughs> dość monotematyczne to jest. Ale też pracuję online, tworząc kursy dla rodziców. Online bardzo przyjemna forma, w której siedzi się sobie w dogodnej porze, w dogodnym miejscu i, i ogląda, i pracuje z materiałami we własnym tempie. No i to wszystko na www.dobra-relacja.pl. Czyli jesteś specjalizacją, specjalizacją twoją jest dobra relacja. Tak, tak. Słuchaj, dziękuję ci serdecznie za, za rozmowę. Naprawdę bardzo przyjemnie się z tobą rozmawiało i zapraszam wszystkich do... Do, do podcastu, jak już wszyscy znamy nazwę Dobra Relacja. Wszystkie linki oczywiście będą w notatkach pod tym odcinkiem, a tymczasem no, życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia, Dzięki. cześć. Tak, jak mówiłem wcześniej, Gosia przygotowała prezent dla słuchaczy, jakim jest PDF. Trzy pierwsze kroki na drodze do wychowania bez kar i nagród. Aby go otrzymać, wejdź na ojcowska strona mocy.pl ukośnik 035 i zapisz się do newslettera. A jeśli już ją zapisałeś, to ściągawka powinna jeszcze dziś pojawić się w Twojej skrzynce mailowej. Z kolei, jeśli jesteś tatą i poszukujesz inspiracji do stawania się jeszcze lepszym ojcem, to zapraszam cię do facebookowej grupy Lepszy Tata Ojcowskie Inspiracje, w której. Jest już ponad 600 ojców i dzielimy się swoimi doświadczeniami, wspieramy i inspirujemy do wznoszenia swojego ojcostwa na wyższy poziom. Link do grupy znajdziesz na ojcowska strona kośnik 035 lub wpisując w facebookowej wyszukiwarce Lepszy Tata powinna się znaleźć w podpowiedziach. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i życzę, byś każdego dnia stawał się lepszym człowiekiem, lepszym rodzicem i byś zawsze. Wywoływał uśmiech na twarzach swoich dzieci.